Nieobliczalne działania Rosji w centrum uwagi światowej dyplomacji. Szczegóły już za chwilę w Infowieczorze. Następnie nominowani do 94. edycji Oscarów. Pokażemy też wzruszonego Dawida Kubackiego z medalem olimpijskim. Urszula Sokołowska, witam. To zajrzeć na informacyjną arenę świata. Zaczynamy. Na początek Infowieczoru rozmowy na szczycie w sprawie bezpieczeństwa. Prezydenci Polski i Francji Andrzej Duda, Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz zgodnie stwierdzili, że najważniejszym zadaniem światowej dyplomacji jest obecnie zapobieżenie wojnie w Europie. Przywódcy spotkali się w Berlinie w ramach Trójkąta Weimarskiego i rozmawiali przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie i zagrożeniach ze strony Rosji. Z Berlina Cezary Gmyz. Natomiast w Wiedniu zakończyło się spotkanie inaugurujące odnowiony dialog OBWE na temat bezpieczeństwa europejskiego. To polska inicjatywa, która ma wzmacniać bezpieczeństwo i stabilność w regionie OBWE. Polska sprawuje właśnie roczną prezydencję w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. O szczegółach z Wiednia Szymon Oślizło. Przenosimy się na Ukrainę, gdzie zakończyła się pierwsza wizyta prezydenta Francji w tym kraju od 24 lat. Powód? Groźba rosyjskiej inwazji. O szczegółach rozmów Emmanuela Macrona z Wołodymyrem Zełenskim z relacji z Kijowa Tomasz Jędruchów. W porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka wylądowały kolejne samoloty z amerykańskimi żołnierzami. Będą oni wzmacniać wschodnią flankę NATO w związku z napiętą sytuacją na Ukrainie. W porcie lotniczym jest Anna Weselaka. Witaj. Ilu żołnierzy jest już w Polsce? Kolejni amerykańscy żołnierze są już w Polsce, o czym Anna Weselak. Dziękuję Ci za te relacje. Zachodnie agencje wywiadowcze przestrzegają przed możliwym atakiem hakerskim dużej skali na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Chodzi o elektrownie, banki, szpitale i instytucje rządowe. Podobne ataki mogą zostać przeprowadzone również na kraje wschodniej flanki NATO. Polska powołała właśnie dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Kamil Trzaska. Obieramy kierunek na wschód naszego kraju. Minionej doby z Białorusi do Polski nielegalnie próbowało przedostać się 12 osób, poinformowała Straż Graniczna. Funkcjonariusze zatrzymali też mężczyznę, który pomagał w nielegalnym procederze. Sytuację na granicy polsko-białoruskiej obserwował dziś nasz reporter Michał Puchlik. Sejm wybrał Bogdana Święczkowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za opowiedziało się 233 posłów, przeciw było 219, a wstrzymało się 2. Bogdan Święczkowski od 2016 roku jest prokuratorem krajowym. O szczegółach Miłosz Kłaczek. W Infowieczorze teraz będzie o pieniądzach. Narodowy Bank Polski zdecydowanie walczy z inflacją. Działająca w nim Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz podwyższyła stopy procentowe. Oprocentowanie kredytów i lokat będzie najwyższe od 9 lat. Damian Dias. W Infowieczorze czas sypnąć nieco śniegiem po górach. Z Zakopanego wywieziono już ponad 1000 ciężarówek śniegu. Wszystko przez trwające od początku grudnia z małą przerwą mrozy i intensywne opady. Śnieg to nie tylko problem na drogach, ale poważne zagrożenia lawinowe. Jakub Krzyżak. Nadszedł ten czas, by udać się do Pekinu po dawkę sportowych emocji. Dawid Kubacki odebrał brązowy medal zimowych Igrzysk Olimpijskich. Skoczek zajął w niedzielę trzecie miejsce w konkursie na skoczni normalnej. To dla niego drugi olimpijski krążek, ale pierwszy wywalczony w rywalizacji indywidualnej. Szczegóły Marek Ignasiewicz. Na razie. Jeden medal już mamy, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak więc czekamy na kolejne medale i to nie tylko te w kolorze brązowym. A my ponownie na starcie do prezentowania informacji ustawimy się tuż przed północą. Do zobaczenia.